Dzień dobry, witam Was serdecznie. Chciałam zaproponować zrobienie flagi i kotylionu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, czyli 11 listopada. Potrzebujemy kartkę białą, jeśli mamy to czerwoną, jak najbardziej, patyczki, klej, ołówek, linijkę, nożyczki, farby lub kredki. Zaczynamy od złożenia białej kartki, najlepiej z bloku rysunkowego lub takiej kartki ksero. Zaczynamy od złożenia na pół. W miejscu złożenia rozcinamy. To będzie nasza flaga. Teraz musimy wyznaczyć połowę kartki, czyli 15 na pół, 7,5, 7,5 cm. Musimy wyznaczyć tą połowę z jednej i z drugiej strony. Teraz możemy zabrać się do rysowania lub malowania. Jedną stronę od góry zostawiamy białą, dół albo rysujemy kredką. Popatrzcie, tutaj jest tak zrobiona flaga, z jednej i z drugiej strony porysowana kredką. Albo malujemy farbą. Ja pomaluję farbką. Farby dowolne, mogą być tempery, mogą być plakatówki. Jakie macie? Pierwsze pociągnięcie to wyznaczenie tej połowy. I potem już malujemy pociągnięciami takimi długimi. Długimi pociągnięciami pędzla. Malujemy jedną stronę, i tu trochę musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ, żeby pomalować drugą stronę, musimy poczekać na wyschnięcie tej jednej strony. I odkładamy do wysuszenia. Ja przygotowałam sobie już z dwóch stron pomalowaną. W tej chwili będę musiała tą kartkę, którą mam, taką podkładową, będę musiała złożyć, żeby sobie nie pobrudzić flagi. Czyli z dwóch stron mamy już pomalowane. A teraz klej. Klej dowolny. Jaki macie klej, to sobie użyjcie. Robimy tak mniej więcej na centymetr, robimy pasek klejem i patyczek wklejamy, moi drodzy, owijając ten patyczek tą kartką. O, tak, proszę bardzo. Mamy flagę gotową. A teraz popatrzcie, tutaj mamy flagę zrobioną ze sklejenia dwóch kartek, białej i czerwonej. Zaraz powiem, jak to zrobić. Odkładamy tą flagę i teraz popatrzcie. Została nam połówka tej kartki całej. Musimy znowu wyznaczyć jej połowę. Połowę.
przecinamy. To będzie góra, a teraz dół. Składamy kartkę na pół. Mamy połowę. Nawet nie musimy tego rozciąć. Wystarczy, że z tej połowy wyznaczymy połowę. Czyli znowu 7,5, 7,5. Odcinamy. To jest taki najprostszy sposób zrobienia flagi. Ale jeśli nie macie czerwonej kartki, no to farby i kredki wystarczą. Teraz, moi drodzy, smarujemy klejem. Nie przejmujcie się, że to są dwie identyczne kartki. I po posmarowaniu klejem i wklejeniu jednego koloru na drugi będą nierówne te części. Nie będzie to widoczne. Proszę bardzo. Patrząc na tą flagę, nie widzimy tych nierówności, że jest trochę węższa biała, szersza czerwona. Tutaj jest akurat na odwrót. Wklejamy patyczek. O, i wkleiłabym nieprawidłowo. Białym do góry, pamiętajcie. Biały kolor u góry. To jest najprostszy sposób zrobienia flagi. Moi drodzy, takimi flagami można ubrać sobie okna, umieścić w doniczce z roślinami, z kwiatami i w ten sposób uczcić święto 11 listopada.